Cześć Oskar. Cześć Bartek. Zaczynamy od kawy. Zaczynamy od kawy znowu? Bo my rodzimy nasze odcinki przy kawie. A właśnie, my jesteśmy kawoszami. A dzisiaj byłem sprytniejszy i tak ustawiłem kubeczek, żeby logo było widać, że to firmowe kubki. Proszę bardzo. Tylko, że się, wiesz, niewygodnie pije wtedy. Więc... To jest dla leworęcznych, dlatego tak to działa. Nie, no bo jak rozmawialiśmy ostatnio, jak klient pije, to widzi to logo i wtedy to ma dobry efekt. A ciekawe, nie? Byliśmy w takim fajnym miejscu kiedyś razem i nie przywieźliśmy dobrej kawy stamtąd. W sensie na Ciepłej Wyspie? Na Ciepłej Wyspie, dokładnie. Muszę cię zmartwić, ty nie przywiozłeś, ja przywiozłem. Ja nie widziałem w biurze, to znaczy, że nie jest przywieziona. To przywiozę do biura. Dobrze. Sprezentowałem ją, ale odbiorcy nie byli zainteresowani i leży w paczce od tego pół roku. Dobra jest? No nie wiem, nie otworzyli. O, no to trzeba przywieźć do biura i będziemy testować. Ale tam, bo ty nie byłeś w tej palarni kawy. Nie. Tam jest plantacja, więc to jest tak, że jest jedyna plantacja kawy w Europie, chociaż to geograficznie już nie jest Europa. Mhm. No. To jest ciekawy temat, nie? Przygotowanie kawy, palarnia kawy, zbiory i tak dalej. Trochę będziemy tak rozmawiać, nie? Tylko w innym kontekście. Właśnie, o czym my dzisiaj rozmawiamy? Nie przygotowanie kawy, ale przygotowania innych rzeczy. Tak. Jaki mamy dzisiaj temat? O czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o UX-ie. UX-ie, projektowaniu UI. O znaczeniu UX-u w biznesie. Czyli o pieniądzach. O pieniądzach, no. No bo biznes to pieniądze, więc... O pieniądzach. Jaką ma wartość tak naprawdę UX? I dlaczego warto zainwestować w biznesie, w UX, rozumiany jako zarówno ta część badawcza, analityczna, jak i część stricte designerska? Tak. No to są powiązane ze sobą czynniki. No właśnie, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że mam wrażenie, że szczególnie w Polsce... to ludzie UX kojarzą z projektowaniem i jakby ograniczają tylko i wyłącznie do projektowania. No to jest niesamowite, że nie zauważają czegoś, co zawsze było od początku, czyli coś takiego jak instrukcja obsługi. No, okay. Jakichkolwiek urządzeń, to jest przecież UX, UI, wcześniej projektowany. Ja to tak nazywam, ja zawsze jakoś tak, nie wiem, postrzegam UX, UI na zasadzie, przecież kiedyś były instrukcje obsługi, ktoś musiał to zaprojektować, ktoś musiał przekierować to do tych użytkowników, im wytłumaczyć, jak na przykład złożyć meble typu IKEA. Ogromny sukces. Czemu? Stworzyli świetną instrukcję. Każdy może ją skręcić sam. Tak, znaczy super produkt, super podejście do biznesu, no i też instrukcja. Dokładnie tak. Nie? I to jest jakby to doświadczenie jest to... użytkownika z tym produktem jest tak dobre, dlatego że zrobili super instrukcję. Nie? Natomiast ja... Biznesowo to jest właśnie ta siła. Ludzie kupują meble, sami je skręcają. I wracają po następne i po następne. Łatwość obsługi tej instrukcji daje możliwości nieograniczone. Więc też to jest takie przyszłościowo ktoś, kto wymyślił te meble i je zaprojektował i stworzył tą instrukcję, to teraz nawet można łączyć je ze sobą. To jest niesamowita wizja. W sumie projektowanie UX UI to jest taka trochę wizja przyszłości, jak ma wyglądać wszystko. No tak. Jak ma działać biznes? Jak ma się rozwijać na bazie właśnie UX UI? No właśnie, to my to rozumiemy, nie? Że to jest UX UI, że to jest ta trochę szersza perspektywa niż samo projektowanie. Ja często jak rozmawiam z klientami, to oni rozumieją to pojęcie UX jako projektowanie graficzne i widzą tam, czy znają tylko ten komponent dotyczący projektowania. To znaczy... Okej, to robimy, to jest może takie projektowanie plus, czyli robimy, nie wiem, makiety najpierw, projektujemy ścieżkę użytkownika na podstawie tych makiet, ale w ogóle nie analizują, czy nie biorą pod uwagę tej części badawczej, czy części analitycznej. To znaczy, żeby coś dobrze zaprojektować, szczególnie co będzie używane przez bardzo dużą grupę odbiorców, liczoną tam w setkach tysięcy, warto najpierw przeprowadzić badania przed projektowaniem, to jest jedna rzecz, ale też w trakcie, tak? Czyli robimy makietę, którą należy zbadać. Czy projektujemy, rozpisujemy architekturę informacji, którą również można zbadać, są do tego narzędzia.
Tak, ale troszeczkę jest też takiej świadomości już powoli zaczyna się odkrywać ta świadomość ludzka, zwłaszcza w tych większych biznesach, które potrzebują tych usług UX UI. I oni już wiedzą, że to jest po prostu na potrzeby wyższego grona konsumentów. Więcej użytkowników, różnych użytkowników będzie ten produkt ich docelowy gdzieś tam obsługiwać, nie? Będzie tak, no, pracować na nim. To nie jest postrzeganie takie jak standardowe projektowanie typu identyfikacji wizualnej i bardzo mocno ktoś jest z nią związany, bo zawsze lubi jakiś kolor albo zawsze lubił jakiś styl. Tutaj jest to poprzez badania i analizy mocno okrojone i one określają tak naprawdę tą drogę projektową. No właśnie. I te klienci ci więksi, czy enterprise'owi klienci, z którymi mam okazję pracować, no to oni to rozumieją, że faktycznie, że potrzebne są badania, oni są przyzwyczajeni, zarówno do tych, przede wszystkim do tych może badań marketingowych, konsumenckich, ale też jakby jest dla nich zrozumiałe, że jeżeli mamy jakąś koncepcję, to warto ją przetestować i zrobić jakieś badanie. A ja się zastanawiam, dlaczego te trochę mniejsze czy średnie firmy nie chcą w to inwestować, nie mają takiej potrzeby, może nie wiedzą, że powinny. Wiesz, że ten rynek MŚP, ale nie mówimy takich najmniejszych firm, ale takie firmy, które już mają na budżet, na normalne badanie, jakby... Znajdźmy jakiś przykład. Nie wiem, no mamy firmę, która... Mamy duży e-commerce. Mhm. Duży e-commerce, który sprzedaje jakieś produkty sportowe. Tak. Tak? I ma duży... duży wolumen ruchu na stronie i wydaje dzisiaj środki na reklamę, wydaje środki na, nie wiem, też może jakieś modyfikacje tego sklepu, głównie od strony jakiejś tam backendowej czy integracji z innymi systemami księgowo-magazynowymi, ale na przykład już wydawanie budżetu na badania UX-owe to jest coś, co dla nich jest trudne. To znaczy nie jest dla nich oczywiste, że okej, warto byłoby nam teraz zrobić badanie, nawet takie badanie typu Hotjar, najprostsze, i spróbować zmodyfikować taki sklep, ten sklep w ten sposób, żeby on był bardziej przyjazny dla użytkowników. Jakby to się nie dzieje. Przy tych średnich firmach i przy e-commerce'ach takich średnich, ja odnoszę wrażenie, że oni po prostu wykorzystują jakby gotowe systemy, które nie dają takich możliwości rozbudowanych. Nie wiem, wiesz co, przepraszam, że tak wejdę słowa, ale no, na e-commerce, jak masz customowy szablon... E-commerce to oczywiście, tak. Możesz wszystko zrobić, ale to, na jakichś takich małe biznesy gotowych systemach to już dosyć duże utrudnienie jest, projektowe, no, badawcze. No, ale na gotowych systemach to pracują ci najmniejsi, ale ci średni, oni nie wiem, nie wiedzą. Masz sklep na, nie wiem, załóżmy, masz sklep na e-commerce, masz tam jakiś ruch, inwestujesz miesięczny budżet rzędu 50 tysięcy złotych w reklamy, w sprowadzenie tego ruchu tam i później jakieś dodatkowe rzeczy typu remarketing, ale mało który z tych e-commerce'ów ma taki pomysł, żeby zapłacić kilka tysięcy złotych za badanie UX-owe i modyfikację sklepu. A przecież mogą być to po prostu też oczekiwania, jak się to przyłoży na ich biznes. No właśnie, to się przekłada. Tak, ale no nie ma tej świadomości, nikt im tego nie udowodnił, nikt im nie pokazał jakby tej wartości dodanej poprzez te zmiany właśnie UX-owe, poprzez badania i wprowadzenie jakby udoskonalenia, nie, w ich platformie. Nie ma też takiej świadomości, akurat w tych branżach nie ma. Jest gdzieś tam ona mocno ograniczona. Dziś my też bazujemy na trochę takim polu marketingowym, i oni stawiają jakby trochę na ten marketing mocno, ale te analizy właśnie UX-owe pomagają w tych działaniach. No właśnie, bo ja zawsze podaję taki przykład, e-commerce to jest oczywista oczywistość, nie? I tych przykładów jest jakiś taki w tym świadku naszym UX-owym przykład, jak to zmiana koloru guzika spowodowała wzrost przychodów firmy. Mówi się, że to był Amazon, bo nie jest oficjalnie powiedziane, jaka to firma. O tam 300 milionów dolarów, że był guzik, który w ogóle był niewidoczny. Guzik do pominięcia rejestracji. To znaczy tak, był sobie e-commerce, ktoś klikał kup, w sensie już w koszyku złóż zamówienie i pojawił się formularz rejestracji z przyciskiem pomiń. Tylko przycisk pomiń był bardzo mało widoczny,
Więc ludzie porzucali koszyki, było mnóstwo porzuconych koszyków i tak prosta zmiana jak zrobienie tego przycisku duży, wyraźny i zmienienie tekstu tam wspomnień na złóż zamówienie bez rejestracji spowodowało, że 300 milionów więcej przychodów firma miała w ciągu roku. Taka legenda miejska, czy to prawda, tak, czy nie, to nikt nie wie. Ale to jest niesamowite, bo to nie jest jakiś rocket science, żeby nagle przebudować cały system, zrobić niesamowitą analizę, tylko po prostu ktoś zauważył poprzez badania, że brakuje tego. Że jest to problem. Jest to czynnik, który jakby zaburza tą sprzedaż, a praktycznie ją stopuje. I jest dużo takich elementów. Brak tej czytelności informacji w większości serwisów to jest ten błąd podstawowy. Nawet o jeden piksel możesz zwiększyć jakiś font i już sprzedajesz inaczej informacje. To jeszcze jeden przykład. Osobiście, co mnie po prostu drażni, drażni mnie niesamowicie, są serwisy, które justują tekst na stronie internetowej na mobilu. I piłkarskie akurat, to jak wiesz, moje hobby, nie będę może wymieniał, ale widzę artykuł. Bo ty musisz coś dopisać między słowami wtedy. Widzę artykuł po prostu, który jest rozstrzelony tak, te odległości pomiędzy wrazami są różne, czyta się to fatalnie, a jeszcze jest tak, z góry zjeżdża menu, dosyć rozbudowane, a z dołu wjeżdża taki pasek, posłuchaj tego artykułu w wersji audio. Czyli jakby na tym małym ekranie telefonu, tu zasłania menu, tu zasłania posłuchaj to w wersji audio, a tu jest porozstrzeliwany tekst. Mi to do szewskiej pasji doprowadza. Na szczęście, mało osób o tym wie, w iPhone'ie jest taka funkcja Reader. Słyszałeś o tym kiedyś? Słyszałem. Że możesz kliknąć i ci wycina wszystko, zostawia grafikę, tekst w standardowym żeby koncie. Swobodnie sobie przeczytać artykuł. Tak, więc ja to co robię, jak jest fajny artykuł, który mnie zainteresuje, widzę go najczęściej powiedzmy na Facebooku, klikam, potem muszę kliknąć kolejny raz, wybrać otwórz w przeglądarce, ładuje mi się to w Safari i wtedy klikam, rozwijam menu, pokaż widok readera i dopiero czytam ten artykuł. Więc musi mi bardzo zależeć, żebym ten artykuł przeczytał. A to jest duży serwis z bardzo dużym ruchem. To jest niesamowita rzecz właśnie. Podstawowy błąd, nie? Mhm. Czy to są zabiegi, które ktoś, kto pisze artykuły i pisał do gazet, on to automatycznie wrzuca do tego serwisu. I to są właśnie takie błędy. Wychodzą z tego. Ja tak podejrzewam, to są, że jakby to się z druku. Dziennikarze, ludzie, którzy piszą takie artykuły, no wrzucają to. Bo tam gdzieś faktycznie w historii tego portalu założycielem, właścicielem czy udziałowcem jest jeden z bardziej znanych dziennikarzy. Więc dokładnie, więc on pisał do prasy, tam się zawsze justowało, no to i tu justują, nie? Tylko. No i właśnie to jest to, o czym mówię, mi świadomość właśnie tego UX-a. Dlaczego, po co on robi to, nie? Skoro to jest przygotowanie do druku, to jest kompletnie inna forma komunikacji. No, a mówiliśmy, że chcemy gadać o pieniądzach, nie? Tak, dokładnie. No i teraz zobacz, taki portal żyje z reklam. Z reklam, które tam publikuje albo z jakichś tam wyświetlanych reklam google'owych. To jest ich największe źródło przychodu. Żeby reklamodawcy chcieli tam się ogłaszać, to oni muszą pokazać, taki mamy ruch, tyle osób tu wchodzi. Przez to, że mają spieprzony UX, to wchodzi tam zdecydowanie mniej osób. Bo ja albo wchodzi i wychodzi. Wchodzi, wychodzi. A to jeszcze jesteś w stanie ukryć w statystykach, nie? Powiedzmy, ludzie tam mówią, ale ja widząc artykuł, to on musi być dla mnie super interesujący, musi dotyczyć mojej drużyny, wprost mówiąc, tak? Super czytelny. Bo ja wiem, że ja muszę się naklikać, zanim zacznę go czytać, nie? I że to jest dla mnie obciążające, to mi się nie chce. Więc jak artykuł jest taki średnio ciekawy, to po prostu go pomijam. I tenże portal z newsami, przez to, że ma słaby UX, chociaż niby ma takie bariery, wersja audio, jakieś tam rozbudowane menu, jakieś filtry, coś tam, ale jednak ma słaby UX, traci odbiorców i traci przez to kasę z reklamy. Czasami ten przyrost informacji, każdy sobie, ktoś kto projektuje takie duże serwisy, uważa, że musi mieć wszystko. Musi mieć filtrowania, musi mieć wideo, musi mieć wszystkie aplikacje, jakie są możliwe do tego, żeby stworzyć portal z newsami. A się okazuje, że przecież na pierwszym etapie to nie jest mu w ogóle potrzebne.
a dla takiego użytkownika jak ty okazuje się, że połowę wyciętych tych aplikacji w tym serwisie daje ci duży plus i komfort czytania artykułu. No właśnie, więc to jest kolejny przykład, gdzie tak e-commerce to jest oczywisty przykład, jak można zarobić na UX-ie. Portale, kolejny przykład, bo żyją z tego. Firmy usługowe, które pozyskują leady. Czyli każda firma B2B, która robi, generuje ruch. No i to, co, z czym ja się często spotykam, to jest tak. Ktoś nawet zaangażuje się bardzo mocno w stworzenie strony internetowej, serwisu całego firmowego. Ktoś na etapie tworzenia faktycznie zaangażuje UX-owca, żeby ten proces klienta zaplanować i żeby to zrobić. Zaangażuje agencję, która to zaprojektuje, zakoduje i jest fajnie. To już jest i tak super, nie? Ale co się potem dzieje? No przez 4 lata nikt tą stronę nie tyka, przecież mamy nową stronę. Niepotrzebne. Przecież nową stronę zrobiliśmy. Oczywiście. No. Mało tego. Zrobiliśmy nową stronę, a teraz sobie pouzupełniamy ją. I wtedy wychodzi całkowity efekt. Nikt nie robi analiz, jaki jest ruch na tej stronie, co warto zmienić, jakie są trendy. Testów AB nie robi. Dokładnie. Jakie są trendy, co się zmienia? Przecież to wszystko tak szybko się rozwija, że w przeciągu roku twój serwis, jeżeli go nie tniesz od strony UX-owej, nie sprawdzisz, jak można go ulepszać, przede wszystkim mobilnie, co też dużo ludzi zapomina o tym, no to pozostajesz w latach 90. Tak, no 80% ruchu teraz, tak jak patrzymy, to jest mobile. I fakt, a dla niektórych branży to jest nawet więcej niż 80%. No siłą rzeczy trzeba nad tym pracować. Nowe urządzenia wychodzą, nowe technologie, aktualizacje przeglądarek i trzeba to sprawdzać. I to, co powiedziałem wcześniej, skracanie funkcjonalności pod mobilkę. Czyli wyciąganie esencji z takiej platformy typu newsy sportowe. Co my mamy wszystko. Oczywiście na desktopie można sobie ładnie to poukładać i możemy mieć wszystko, ale na mobilce to jest 50% tego, co jest na desktopie. Mm-hmm. Tak. I ja jestem cały czas zadziwiony tym, że no, ludzie nie rozumieją takiej podstawowej rzeczy, że inwestują później pieniądze w reklamę i optymalizują ciągle współczynnik klikalności tej reklamy, może generują większy ruch, ale już o to, co się dzieje na tej stronie internetowej, to nie ma takiej powszechnej świadomości, żeby klient mówił, musimy mieć budżet miesięczny na badania i zmiany strony internetowej po to, żeby ten współczynnik konwersji był wyższy. Tak, musimy użytkownika koniecznie zatrzymać na stronie. Praktycznie nikt o tym nie mówi, nie. Tylko my chcemy sprzedawać i mieć wyniki. Ale tutaj wynik właśnie polega na tym, żeby zatrzymać tego użytkownika na serwisie jak najdłużej, żeby on wracał cały czas do niego. I teraz bez budżetu na badanie tego i modyfikacje i testy nie jesteś w stanie tego robić, prawda? I ja rozmawiając z wieloma klientami próbuję im przekazać, wytłumaczyć, pokazać na liczbach, że powinni mieć jakiś nawet niewielki budżet miesięczny na testy, badania i modyfikacje strony internetowej po to, żeby pracować nie tylko nad współczynnikiem i ilością ruchu spływającego, ale też nad współczynnikiem konwersji, czyli żeby ten ruch, który przyjdzie, był coraz lepszy. Nie, bo to mamy taki procent składany, że poprawimy 10% tu, 10% tu, to łącznie poprawimy więcej niż 20%, prawda? Ale brak konsekwencji jest w tych działaniach kompletnie. Jest to brak wiedzy, wiesz? Brak wiedzy, no jest to też troszeczkę brak zaufania w tym wszystkim. No, brak wiedzy zdecydowanie też, ale jeżeli już mają tą wiedzę, to potrzebują takiej konsekwencji, od czego my jesteśmy tak naprawdę jako agencja i my tą konsekwencję możemy utrzymać dla takiego klienta, no. Co daje jemu duży wynik. Tak jest. Ja jestem wielkim fanem tego, żeby pracować tak, jak z naszą stroną pracujemy ciągle. Właściwie nie ma miesiąca, żebyśmy czegoś nie testowali, nie zmienili, nie uprościli lub nie dodali oczywiście. Tak? I widzimy, że ten współczynnik konwersji nam cały czas gdzieś tam rośnie. Czyli z tego samego ruchu możemy dostać trochę więcej zapytań. Tak. Dla mnie to jest oczywista oczywistość. Mamy na to przeznaczone jakiś tam wewnętrzne akurat, no ale budżet godzinowy, czas na badania i analizę plus czas na modyfikację tej strony dla deweloperów. No i dzięki temu z miesiąca na miesiąc się rozwijamy.
jakbyśmy zostawili tą stronę tak, jak ona powstała rok temu, no to byśmy ciągle byli tak. Albo w dół. Albo w dół, szczególnie, że okoliczności zewnętrzne typu wojna nie pomagają biznesom ogólnie. Nie? Więc tym bardziej trzeba zadbać o to, że jak już ktoś wejdzie na naszą stronę, to żeby on tam został, skonwertował nam w postaci zakupu bądź lida. Na tym to właśnie polega. To jest rzecz, która ma największą wartość. Zostać w serwisie i jak najdłużej nie wychodzić z niego. Zawsze wracać do niego. To jest podstawa właśnie. No, to mówimy o serwisie, a jeszcze popatrzmy sobie na przykład na aplikacje mobilne. To znowu, ktoś tworzy aplikację. Jeżeli ta aplikacja jest dobrze zaprojektowana, łatwa w użyciu, to chętniej do niej sięgamy. Jeżeli mamy różne aplikacje robiące to samo, sprzedajemy ciuchy. O, są na przykład aplikacje tam Zalando, H&M, Modivo i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli ta aplikacja jest dobrze zrobiona, ma dobrze poukładane kategorie, dobrze zrobione filtry. Ale zauważ, Sergio, ci przerwam. Proszę, przyzwyczaiłem się już. Zauważ, a propos właśnie Zalando, oni mają niesamowity proces właśnie ten badawczy i sprawdzania tego, co użytkownik potrzebuje. Jak przystosować sklep pod tego użytkownika. Dzielą fajnie kategorie. Newsletter jest bardzo mocno podpięty do tego i cały czas wracasz do tej fajnie zaprojektowanej aplikacji, gdzie masz oglądane rzeczy, dobierają ci do tego jeszcze dodatkowe jakieś zestawy. Cały czas cię zachęcają do tych zakupów i to jest przyjazne. Łatwość zakupów jest po prostu w sekundę. Zwłaszcza jeżeli masz telefon z jabłuszkiem, to już w ogóle to jest ekspresowe tempo. Wszystkie dane są ściągane automatycznie i zakupy praktycznie same się robią, tylko trzeba mieć pieniądze na koncie. No, ja jestem pod wrażeniem strony firmy Levis. Kupowałem tam jakieś spodnie ostatnio i faktycznie ten proces UX-owy tam jest super wygodny. To znaczy możesz filtrować po różnych rzeczach, nie tylko po tych oczywistych typu rozmiar, kolor, ale też czy te spodnie mają być bardziej czy mniej przylegające, czy mają być bardziej tradycyjne, czy bardziej nowoczesne, bardziej uliczne, czy bardziej do biura na przykład. To było super, fajne kategorie, fajne filtry, super łatwa nawigacja na zasadzie, jak już mi się spodobał jakiś jeden model, wybrałem jaki rozmiar, dodałem do koszyka, to mi się od razu pojawia w tym rozmiarze. Mamy jeszcze takie i takie spodnie w promocji, więc może byś też chciał zobaczyć. Zamiast jednej pary kupiłem trzy pary. To jeszcze widziałem takie akcje i tu właśnie na Zalando, że dobierają ci, tak jak wcześniej powiedziałem, inną odzież. Dopasowaną do tego, co zamówiłeś. Dopasowaną powiedzmy do spodni, dopasowują ci bluzę. Okej. Okay. I masz parę super wariantów. Super, i to jest właśnie wyjście do przodu. Właśnie. Tak samo jak mówiliśmy o jabłuszku i o tym, że można w ekspresowym tempie na stronie Levisa kupić spodnie, tak. To jest dobrze zaprojektowany właśnie UX do przodu i konsekwencja, którą oni wprowadzali. I to, że na samym początku dajesz swoje dane, żeby aktywować urządzenie. Apple Pay. Żeby aktywować Apple Pay, musisz podać swój adres. Żeby urządzenie w ogóle aktywować. Masz piękne urządzenie, który masz jeden z najnowocześniejszych interfejsów i na samym początku, żeby pierwsze twoje urządzenie Apple, żeby zaczęło działać, musisz dać wszystkie swoje dane osobowe. Krok po kroku. Przychodzisz. Wydaje mi się, że nie musisz adresu podawać przy rejestracji urządzenia. Adres akurat nie jest potrzebny. Ale jeżeli już dodajesz kartę kredytową, tak, i chcesz korzystać z karty w telefonie, tudzież właśnie z Apple Pay w internecie, no to już musisz podać wszystkie dane. I teraz polskie sklepy internetowe robią to tak, że to i tak jest nieźle, bo klikam Apple Pay, przenosi mnie do PayU, ale i tak ja muszę ręcznie znowu na tym telefonie małym wprowadzić wszystkie dane. No i tu się kłania właśnie ta część badawcza UX, dlaczego ja muszę to robić? No właśnie, a na stronie Levisa było tak, że był przycisk Apple Pay, przed podawaniem danych, przed niczym tylko podgląd koszyka, Apple Pay, kliknąłem Apple Pay, z tych danych karty wciągnęło mi wszystkie dane adresowe i ja tylko musiałem potwierdzić, czy tam uśmiechem Face ID, czy na Macu przez czytnik, że one są ok lub ewentualnie zmodyfikować. Ale
no, w moim doświadczeniu zakupowym to było kliknięcie jednego przycisku. Ja nic nie musiałem robić. Jaka to jest łatwość. Dokładnie. Wszystko się ma sprowadzać praktycznie do trzech kliknięć przy robieniu zakupów. To jest maks, ile powinno być. Powyżej tego to już zaczynamy się zastanawiać, dlaczego ja tak dużo klikam. Tak. I to było moje super doświadczenie i wzór. A miałem jeszcze złe doświadczenie ostatnio UX-owe z stroną jednego z dealerów samochodów, może nie będę marki wypowiadał, ale jestem na etapie poszukiwania i przyglądałem samochody i jest jakiś tam filtr, oczywiście klikam, że ten model i co mi wyskakuje? Okienko czatu, po jakieś ćwierć sekundy pierwsza wiadomość na tym czacie z bota i po kolejnym ćwierć sekundy druga wiadomość. No to ja zamykam. Klikam w ten samochód, co mi się podoba, okienko czatu, jedna wiadomość, druga wiadomość. I za każdym razem nie dało się wyłączyć tego cholernego czatu tam. Dobrze, ale co tam było napisane? No, że tam z tym, jeżeli masz pytania, to zadaj je tutaj na czacie. Potem druga wiadomość, jestem automatycznym botem, który ci odpowie na twoje pytania. Wybierz, czy jesteś zainteresowany samochodem. Miałeś duże trudności z wyborem jakichś tam komponentów do nie, samochodu? Nie, nic, zero. To po co? No i ja to zamykałem, klikałem jeszcze raz w konkretny model, znowu mi wyskakiwało. Klikałem w drugi model, wyskakiwało. Na każdej podstronie za każdym razem mi wyskakiwało i wyskakiwał komunikat, czy masz pytania. No i w końcu już za którymś razem... W końcu musiałeś zadać to pytanie. Zadałem to pytanie, czy można zamknąć ten cholerny czat. Autentycznie to tam wpisałem. I to było tak wkurzające, że jakby... No piękne samochody. Ja chcę oglądać ten samochód z tamtej strony. A nie to okienko czatu, raz, dwa, trzy, cztery, nie? Za każdym razem. Rozumiem, że ono wyskoczy mi raz. To mnie strasznie to było wkurzające, po prostu tak upierdliwe na telefonie. Tak? A to mam 90% ruchu na telefonie. I teraz pomyślmy sobie, dlaczego... Czy to jest pomoc, która miała być dla ciebie jakaś dodatnia? Czy jak będziesz miał problemy, na pewno dostaniesz odpowiedź? Myślę, że nie. No nie, bo to jest automatyczny robot. Dokładnie. Czyli w ogóle nieprzemyślana jest wtyczka, którą umieścili na tym serwisie i nieprzydatne jest absolutnie do niczego. To jest strona dużego producenta, znaczy niemiecki producent samochodów luksusowych. Więc... System, który ma być fajnym, zaawansowanym help center dla tej firmy pewnie kuleje. No i to był dla mnie dramat. A druga rzecz, która UX-owa mnie ostatnio wkurzyła, to jakąś książkę chciałem zamówić. Wchodzę na serwis największego dystrybutora książek w tym kraju i nie zdążę zobaczyć książki i już mi wyskakuje newsletter. Zapisz się do newslettera, odbierz rabat 10%. I co? I jeszcze tak słabo zrobiony, że ten krzyżyk do zamknięcia był gdzieś tam ukryty pod sticky menu, że był tylko ledwo widoczny i ja próbuję go zamknąć. I znowu widzę teraz, szukałem innej książki, po kilku dniach i widzę reklamę tej samej firmy na pierwszym miejscu. I mówię, no nie kliknę, bo mnie ten cholerny newsletter znowu zaatakuje tam, nie? No ale dobra, jakoś tam wyszło, widzę najniższa cena, kliknąłem, pojawił mi się ten newsletter znowu. I ja mówię już, o jestem mądrzejszy, już wiem, że muszę tu coś pogrzebać, żeby się ten X tam nie pojawił. Zobacz. I to jest wkurzające. Tak, ale zobacz, jakie są świetne rozwiązania, wracając do Zelandu, no bo to jest super przykład, jeżeli chodzi o e-commerce. Jeżeli chodzi też o newslettery. Oczywiście jest newsletter, gdzieś tam jest schowany na stronie startowej, ale oni na poziomie już koszyka, gdzie przychodzisz do opłaty, pytają się ciebie grzecznie, czy masz 15% zniżki, zapisując się do naszego newslettera. Jeżeli się jeszcze nie zapisałeś, proszę się zapisz. To ma sens. I to działa. Tak, i to działa. Ale nawet w tejże księgarni, jak ja bym był na tej stronie 30 sekund, coś tam oglądał i wyskoczyłby mi komunikat, hej, dla subskrybentów naszego newslettera jest rabat 10%, mówię, okej, spoko, nie? Jakbym go zamknął i on by mi się nie pojawiał za każdym razem, spoko. Czytałem taki przypadek w książce Michała Szafrańskiego pod tytułem Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Jego biznes w którymś momencie mocno bazował na właśnie liście subskrybentów. Ja zastosowałem tam taką wtyczkę, która faktycznie po jakimś czasie czytania artykułu wyskakiwał pop-up z informacją, hej, zapisz się do newslettera, dostaniesz ode mnie darmowe tam jakieś arkusze w Excelu do liczenia budżetu domowego.
Ale jak zamknąłeś to, to przez 30 dni ci nie wyskakiwał. Nie? Był widoczny na stronie, zapisz się, otrzymasz, ale nie było tej takiej nachalnej interakcji. I to było super wymyślone. Opisywał właśnie tam, że mu to gigantycznie zwiększyło konwersję, ten newsletter. Ale było to tak zrobione z klasą, że chcesz, to korzystasz, a jak nie, to cię to nie wkurza. Nie, bo miesiąc, umówmy się, to jest dosyć długi okres czasu w internecie. I to podejście uważam, że jest wzorowe. To może trzeba się zgłosić do tej firmy, co książki sprzedają i zaproponować, żeby przeprowadzili analizę serwisu odpowiednią. To jest niesamowite. Liczą na to, że będą mieli dużą sprzedaż, a robią takie kroki, które tak naprawdę zaburzają ją. No, mnie najbardziej dziwi, że to są duże firmy z bardzo dużymi budżetami i robią bardzo podstawowe błędy. Wiesz co, zauważyłem coś takiego, to jest może trochę taka nasza mentalność powiązana z marketingiem, z reklamą, że jeżeli coś będzie nachalne, to rzeczywiście zapamiętasz to i będzie to sprzedane. W dzisiejszych czasach nie działa to w ogóle. Jednak musi być bardziej dżentelmenem niż chamem. Coś w tym jest, ale tak naprawdę te serwisy są bardzo grzeczne, są bardzo te dobre serwisy, dobrze zaprojektowane, jeżeli chodzi o UX. To są takie bardzo grzeczne serwisy, które cię prowadzą za rękę, nie mają ci przeszkadzać przede wszystkim. Mają cię doprowadzić do czego? Do sprzedaży. Oczywiście. A tak samo jest z telefonami. Ja jako znany i lubiany fan jabłuszka, to co było u mnie w dużej mierze też kryterium wyboru, to UX, a wcześniej miałem jakiś tam telefon HTC z Androidem parę lat temu ładnych. I w tym telefonie to, co mnie doprowadzało znowu do szewskiej pasji, było tak, były ustawienia, preferencje, konfiguracja i personalizacja. I teraz chcesz na przykład zmienić sobie tapetę i się zastanawiasz, czy to będzie w personalizacji, tak by było logicznie, ale może jednak w konfiguracji. Czyli zamiast, tak jak masz w iPhone'ie, ustawienia, wszystkie ustawienia pogrupowane w jednym miejscu, jest tam wyszukiwarka tych ustawień, możesz sobie wpisać tapeta, znajdzie ci, gdzie to jest nawet. Nawet nie musisz wpisać tapetę, to sobie weźmiesz zdjęcie i zrobisz tapetę. No, tak też możesz z drugiej strony, prawda? A na tym HTC ja miałem 4 miejsca, gdzie były konfiguracje i absolutnie nigdy nie wiedziałem, gdzie ja mam wejść, żeby coś zmienić. To mnie tak wkurzało. Szukam tu, nie ma. Szukam tam, nie ma. W wyszukiwarce były aplikacje, ale nie było ustawień. W iPhone'ie mogę sobie wpisać Face ID w wyszukiwarce i mi znajdzie ustawienia Face ID. No w Androidzie tego nie miałem. To mnie tak denerwowało, że mówię, no nie, trzeba dać szansę tym jabłuszkom. To tak było. Które to było jabłuszko, twoje pierwsze? 4. 4 to... iPhone 4, no. To ja chyba miałem 3, to mydelniczkę taką. Ale mnie przekonało to, że ona po prostu ładnie zaprojektowana była. No, mi się też podobały, tylko... Świetnie w ogóle trzymało się to w ręku. No i obsługa, szybkość, reakcja. Wygoda. Tak. Nie? I do dzisiaj jest tak, że moja teściowa się przesiadła w święta z Androida na iOS-a. I byłem wczoraj i pytam, no jak tam Gehenna z tym nowym telefonem, nie? No bo to zupełnie inaczej. Pierwszy, nie, już powiedzmy, nie wszystko wiedziałam. No to jest tak proste, to wszystko jest tak oczywiste, że ja się nie musiałam w ogóle uczyć tego telefonu. Niesamowita jest siła dobrze zaprojektowanego interfejsu i urządzenia, które tak praktycznie raz możesz ją kupić i już do końca życia będziesz z nią. Tak jest. Ale to jest założenie Steve'a Jobsa. Tak. Raz już do końca życia. I właśnie o to chodzi, uwiążemy, że to znowu są pieniądze. Nie? Znowu to już uwiążemy, ale my chcemy być uwiązani. Widzimy, to jest dobre, to działa, to jest fajne. I to jest tak nie naprawdę. Kupisz innego telefonu. To jest tak naprawdę cel dobrze zaprojektowanych urządzeń. Nie tylko urządzeń, jeżeli sklep jest dobrze zaprojektowany, on też zwiąże się z nim na stałe. Tak. Zawsze wrócisz, mówimy cały czas o tym Zalando, no ale jeżeli chodzi o takie sklepy, to ja nic innego nie szukam. Okej, a zobacz, sklep stacjonarny. Chociaż się raz obraziłem na nich, okay. Ale to chodzi o dostawy, długo się czekało, po prostu mechaniczna sprawa, ale wróciłem. Ale to też jest to, nawet popełniłem post na LinkedIn na ten temat ostatnio, że zamówiłem myszkę. Zamówiłem myszkę i
No tak dla ciebie. Kupujesz myszkę, napisane w magazynie, wysyłka 24 godziny. Kiedy ta myszka powinna być u ciebie? Jak szacujesz w głowie swojej? Następnego dnia. Już powinienem pracować. Następnego dnia, ja zamówiłem ją faktycznie rano, więc pewnie wyślą dzisiaj, jutro nie będzie. Najdalej wyślą jutro, będzie pojutrze. No to już nie 24 godziny. Wysyłka w 24 napisali, okay. Nie? Więc jeszcze musi dojść. Okej, okay, zamówiłem tą myszkę, minęły 4 dni. Zero kontaktu. Zero kontaktu, w zasadzie przepraszamy za opóźnienie. Planujemy dostawę tego i tego dnia. Zrozumiemy, jeżeli pan będzie chciał anulować. Okej. Okay. I teraz nic. To też jest element UX-a, nie? Ta komunikacja. I to bardzo ważne. I teraz, jeżeli ja będę widział ten sam produkt, będę, a to jakaś tam niewielka, wiesz, myszka, nie? Tam 200 czy 300. Ale będę chciał kupić coś większego, jak będę miał okazję kupić gdzie indziej, to będę wolał kupić gdzie indziej, bo tu już będę miał skojarzenie, że oni nie dowożą i też nie mają komunikacji, nie dbają o użytkownika. Po prostu nie dbają o klienta. Nie dbają o klienta, nie? Ale też, no i to jest przykład innej części UX-owej, o której się nie myśli czasami, bo nie tylko ta warstwa graficzna i badawcza, ale też komunikacja. Bardzo ważne to jest. Przede wszystkim komunikacja. Bo to, że ty coś projektujesz, to ty dajesz sygnał komunikacji jakiś. Wszystkie komponenty, które gdzieś są projektowane, one są wcześniej osadzone w badaniach i w reakcjach ludzkich tak naprawdę. Jak to będzie działać? Jeżeli rzeczywiście, tak jak ty powiedziałeś, nagle nie ma tego czynnika, że coś mi się nie podoba, jeżeli chodzi o e-commerce i nikt mi nie odpowiada na to pytanie, czy powiedzmy help center nie działa odpowiednio, no to to jest źle zaprojektowane. Po prostu to jest źle zaprojektowane. I to, co ty powiedziałeś na początku naszej rozmowy, wszyscy myślą, że to jest tylko grafika. Wcale nie. No właśnie. Wcale nie. Ja bym powiedział nawet, że to jest nawet nie 50 na 50, bo graficzna część, bym powiedział, że to jest mniejsza. Ta budowa tej komunikacji to jest siła UX-a. No. A jeszcze a propos sklepów stacjonarnych, to jest tak, że mamy dwie sieci handlowe, Lidl i Biedronka, które rywalizują tego przeciętnego konsumenta. I znowu, ja nie chodzę do Biedronki z powodu złego UX-a, czyli złego doświadczenia. No widzę ten bałagan tam, to się wysypuje stamtąd, źle oświetlone i mnie to wkurza i ja tam nie mogę wejść. To ja ci powiem odwrotną sytuację. Ja mieszkając w Anglii nie mogłem wejść do Lidla. Okej, ale to bo tak wygląda jak Biedronka. Dokładnie. Okej. Lidl dokładnie, w Anglii. Tak, dokładnie tak samo. Jeszcze gorzej. No a Lidl w Polsce jest taki właśnie niemiecki porządek. Jest wszystko poukładane, jest elegancko, wygodnie robi się zakupy, więc ja wydaję pieniądze w Lidlu zamiast wydawać w Biedronce. Chociaż na przykład produkty mogły być lepsze. Nawet miałem ostatnie doświadczenie z krewetkami, że kupiłem z Biedronki. Dłuższa historia, ale były naprawdę lepsze. Tak. Autentycznie, nie? Ale nie pójdę do tej Biedronki. Na samą myśl, że ja tam mam iść, to już mnie tak niechętnie. Mam coś takiego też a propos tej firmy, że produktów mają dużo ciekawych, naprawdę niezłych, ale obsługa to jest dramat. To nie wiem, nie bywam. No ja akurat robię zakupy, bywam i to jest absolutny dramat, jeśli chodzi o obsługę. Nic nie można zrobić. Powiedzmy, o, taka historia. Są kasy samoobsługowe, kupujemy sobie jakiś alkohol. Są też zwykłe kasy, kolejka stoi na 20 osób, przy kasach samoobsługowych 3 osoby i czekasz na to, żeby było zatwierdzenie o jedną buteleczkę alkoholu panią, która jedna siedzi przy kasie biedna, a rozglądając się dookoła sklepu nie ma nikogo. No tak. A też sam interfejs kas tych, no ja z racji jakby pewnie zainteresowań zawodowych, nie, porównuję znowu jak to ktoś robi, jak to jest proste i szybkie i czy można na przykład zrobić sobie paragon z NIP-em, żeby jak kupujemy coś tam, dokładnie, na imprezę firmową. I znowu jak to jest dobrze zaprojektowane, to ludzie będą bardzo chętnie korzystać z kas samoobsługowych. Ale zauważ, co powiedziałem. Jest blokada, żeby szybko przejść przez kasę samoobsługową, dlatego do niej nie podchodzą. Czemu?
bo za każdym razem pani w kasie musi odznaczyć siebie, że ty jesteś pełnoletni. No ale to jest jakieś uwarunkowanie prawne, nie? Jest uwarunkowane, czy da się to rozwiązać jakoś. Ale można to rozwiązać w jakiś sposób. Można rozwiązać tym, że jest jedna osoba na stałe przypisana do kas samoobsługowych. Można tak. Tam stoi i potwierdza, prawda? Można. I na przykład potwierdza nie poprzez podejście do tej kasy i odbicie się kartą, tylko stoi przy swoim panelu i widzi tam, aha, dobra, nie? Ten gość wygląda na pełnoletniego, okej. Okay. Dokładnie. Są różne rozwiązania, ale nikt nad tym, o tym nie pomyślał po prostu. I to jest, albo, to są te badania, gdzie nie zostały doprowadzone do końca. No, albo jeszcze wcześniej, to już taka może idea fix trochę, że podchodzisz do kasy i tak, po pierwsze możesz mieć jakiś tam face recognition, które to weryfikuje, ale to już jest science fiction może trochę, okulary, czapki i tak dalej, ale ty podchodzisz do kasy. Ta pani, która tam jest od obsługi, czy ty kupujesz alkohol, czy nie, to ona może potwierdzić, czy ty, że ty jesteś pełnoletni, że jak ty już dojdziesz do tej butelki, to kasa wie, że jesteś pełnoletni i nawet nie będzie wymagana ta weryfikacja. Więc dla ciebie to doświadczenie jako konsumenta jest super wygodne. Dokładnie. Super łatwe, nie? Idziesz pyk, pyk, pyk i już tam dwa piwka. Już jest załatwiona sprawa. Można spożywać. Czy dla mnie wrażenie, jeżeli chodzi o taką szybką interakcję z użytkownikiem. To było właśnie teraz w Anglii, jak się korzystało z metra albo z transportu, gdziekolwiek się szło. Kiedyś się trzeba było wyrabiać Oyster Card. No pamiętam. No to czy tam tygodniową, czy miesięczną, trzeba było ją załadować i wtedy jak się miało Oyster Card, to się jeździło. Trzeba było dbać o strefy, czy się jest w trzeciej, czy w czwartej i tak dalej, i tak dalej. Ja do szóstej jeździłem. No. I do szóstej. No więc teraz jest taka wygoda, że co byś nie miał jaką kartę debetową czy kredytową, przechodzisz przez wszystkie bramki, jeździsz czym chcesz i nie myślisz o tym, czy masz załadowane, czy nie masz załadowane, tylko później po prostu myślisz o tym, jakie masz rachunki. Ale to jest wygoda. Chętniej korzystasz. Dokładnie, prawda? Chętniej korzystasz. Nawet masz podjechać parę przystanków, to myślisz, a ta karta załadowana, nie przekroczy strefę, nie przekroczy strefę, a tu jedziesz, pyk. Tak, to jest następne badanie, że oni po prostu transport miejski w Londynie określił się, kurczę, mamy dużo tutaj obcokrajowców, ludzi z różnych krajów, nie róbmy im problemu, tylko stwórzmy im taką bramkę, żeby oni sobie bezproblemowo mogli podróżować po tym pięknym mieście. Tak jest. No dobra. Myślę, że dzisiaj skończymy, bo pokazaliśmy już na tak różnych przykładach, że warto z tego UX-a zainwestować. I że to się... Dbać przede wszystkim. I dbać, i że to zawsze się zwróci, bo ja mam taką perspektywę, że to jest inwestycja, która zawsze się zwróci. Tak, trzeba myśleć długofalowo. Tak, bo to znowu, no, zrobimy to raz, drugi, trzeci i faktycznie nasze współczynniki konwersji rosną i są coraz lepsze i to więcej zarabiamy. Dokładnie tak. Jesteśmy bezpieczni. Tak więc polecamy. Jakbyście potrzebowali pomocy z UX-em, to zapraszamy. No i dzięki, Oskar. Dzięki również. Super.